Witam. To jest moje akwarium 240 litrów, które dobrze znacie. A to jestem ja i moje akwarium. Żebyście wiedzieli, że nie żartuję, to naprawdę jest moje akwarium. A słuchajcie, tu na dole jest taka piękna paczka, która doszła do mnie nawet bardzo szybko. W związku z tym czas na finał ostatnio głośnej sprawy. Pamiętacie, zamieściłem niedawno film i nazwałem go Skradzione akwarium. Streszczę dla tych, którzy nie oglądali, chociaż myślę, że takich nie ma. Pokrótce, sprawa wyglądała tak, że jeden z moich widzów napisał do mnie pod jednym z moich filmów zapytanie, czy ja brałem udział w konkursie. Mówię, że w żadnym konkursie udziału nie brałem. On mówi, że sprawdził, mówi, że widział moje akwarium w konkursie na Facebooku. Tylko nie ja wziąłem w nim udział, jakiś człowiek wrzucił moje akwarium, zdjęcie mojego akwarium, może w ten sposób. Jako, że nie mam Facebooka, nie byłem w stanie tego sprawdzić. Moja żona sprawdziła, okazało się, że faktycznie jeden z ludzi wrzucił pod postem konkursowym faktycznie zdjęcie mojego akwarium, tej 240, którą tutaj ładnie widzicie. Napisaliśmy zarówno do organizatorów konkursów, jak i do tego pana, który umieścił moje akwarium jako swoje posta. Potem nagrałem krótki, półtorej minutowy bodajże filmik i nagłośniłem całą tą sprawę. Przedstawiłem tam swoje akwarium oraz screeny z tego, jak zostało zgłoszone i tak dalej. Wasza reakcja była dosyć szybka. Wiele osób wstawiło się za mną, napisało również do organizatora pod postami z wynikami konkursu, bo okazało się, że akwarium to zajęło drugie miejsce w konkursie. Napisało, że to jest fałszerstwo, że ktoś się podszył, że ktoś tam zdjęcie podłożył i że nagroda to w zasadzie powinna przyznać została mi, bo to ja jestem autorem zdjęcia. Cała sprawa była późno, bo to gdzieś tak około 22 się dowiedziałem, zanim to wrzuciliśmy, zanim tam napisaliśmy. Wiadomo, że o 22 to już nikt tam w firmie nie pracował. Rano odezwał się do nas organizator, dokładnie do mojej żony na Facebooku. Przeprosił za całą zaistniałą sytuację. Nie wiedział o tym, że ktoś się podszył. Mówi, że napisali, że jeszcze tam czekają, aż dostaną wyjaśnienia od tego pana, który tam zgłosił to akwarium. I okazało się, że ten pan się w ogóle do nich odezwał. W ogóle odezwał się też i do mnie. I za co no, chciałem panu pogratulować tak zwanej cywilnej odwagi, bo no co prawda pan od razu usunął wszystkie te posty swoje, które wysłał, usunął to, że wstawił zdjęcie mojego akwarium, ale miał tą odwagę cywilną, przyznał się do całej sprawy, napisał do mojej żony na Facebooku, że chciałby się ze mną skontaktować, a osobiście mnie przeprosić za całą tą sytuację oraz ją wyjaśnić. Ten pan napisał mi maila. Cześć, maila wam zamieszczam. Nie będę go tutaj czytał, bo jest dość długi. Streszczę go pokrótko. Kto chce sobie go przeczytać, to po prostu sobie zapauzujcie i sobie przeczytajcie dosłownie, co on tam napisał. Mianowicie, no przeprosił mnie przede wszystkim za tą sytuację, napisał, że jest moim wiernym widzem od ponad 2 lat, że wszystkie filmy oglądał, że to akwarium mu się strasznie podobało i sobie chce sobie zrobić dokładnie takie samo i dlatego zrobił screena z jednego z moich filmów i zdjęcie wrzucił na konkurs, bo się dowiedział, że taki konkurs jest, bo chciał zobaczyć, jaki będzie odzew społeczny na tego typu akwarium. Napisał też, że nie miał zamiaru tam wygrać i tak dalej, oraz tam różnych przygodach, co mu się kiedyś wydarzyły. W każdym razie, no, napisał też krótko, że zdjęcie należy do niego, no to on zrobił screena, więc zdjęcie należy do niego.
Napisał też, że jak się zorientował, że akwarium zajęło drugie miejsce, więc zdobyło nagrodę, to no, chciał napisać do organizatorów, że to nie jego i żeby nagrodę przysłano mi albo że im przekazali. I jeszcze coś fajnego napisał, że przeczytał w regulaminie, że nie można oddać nagrody osobie trzeciej. Szkoda tylko, że nie doczytał wcześniejszych punktów, gdzie było napisane, że należy wrzucić swoje, zdjęcie swojego akwarium, a nie zdjęcie akwarium, które nam się podoba. W każdym razie no, takiego maila mi wystosował. Powiem szczerze, że ja przyjmuję te przeprosiny jak najbardziej. Cieszę się, że pan nie pousuwał tych postów, nie schował tam gdzieś goły w piasek, nie udawał nie wiadomo co, że się nic nie stało i tak dalej, tylko miał tą cywilną odwagę. Napisał do mnie, przeprosił mnie, wyjaśnił sprawę. Ja w zasadzie ze swojej strony to mogę mu tylko podziękować, bo no, zachował się jak się zachował, ale wyszło w sumie nawet lepiej niż sądziłem, bo faktycznie, jak widzicie, paczka do mnie dotarła, Tropical po wyjaśnieniu. No, bo mogę używać już tej nazwy, wcześniej nie używałem, ale po kontakcie z firmą powiedzieli, że jak najbardziej można to wyjaśnić na swoim kanale, używając ich nazwy, więc używam. Słuchajcie, zachował się też według mnie całkiem fair, ponieważ została ta nagroda specjalna, tak, za te drugie miejsce przyznana mi. Jako autorowi akwarium, bo to nie zdjęcie brało udział w konkursie, tylko akwarium. No, więc wyszło jak wyszło. Generalnie no, pan zachował się niewłaściwie, ale no, przeprosił. No i już potem było dobrze. Mam nadzieję, że pan będzie dalej mnie oglądał i że to nie będzie, nie wiem, tak, że ja potem będę od niego do końca życia dostawał te łapki. No bo to prawda jest taka, że to nie ja się tu źle zachowałem, tylko właśnie ten pan, który zgłosił to moje akwarium. W każdym razie przyszła do mnie paczka. Zamieszczę wam jeszcze tutaj odpowiedź Tropicala. Zresztą ja już wrzuciłem to w poście, ale kto nie widział, może też sobie zapauzować, przeczytać wyjaśnienia, które umieścił Tropical wraz z punktami z regulaminu, które w tym momencie zostały naruszone. No i cóż. Tropical uznał, że po prostu nagroda za to drugie miejsce zrobi nagrodę specjalną dla mnie. Sprawdzili, zweryfikowali, że jest to moje zdjęcie, jeszcze mnie poprosili o to, żebym ja zrobił swoje zdjęcie prawdziwe swojego akwarium i wysłał do nich, tak żeby oni mogli na stronie swojej umieścić faktycznie moje zdjęcie. I tak też się stało. Zdjęcie zostało zrobione, wysłane do nich, umieścili je, przeprosili. Pan został dyskwalifikowany, nagroda specjalna została przyznana mi. Tropical mnie jeszcze poprosił, żebym z publikacją tych wszystkich filmów wstrzymał się do momentu, kiedy przyjdzie paczka. Więc skoro dotarła do mnie paczka, to zrobimy sobie dzisiaj małe odpakowywanko i pokażę wam, cóż takiego przysłał mi Tropical w ramach nagrody specjalnej, tu gdzieś przeprosin. Zatem zróbmy sobie odpakowanko. Zobaczmy, co też przysłał mi Tropical. Powiem szczerze, że paczka jest duża. Nie spodziewałem się takiej. I nawet cięższa. Słuchajcie, za zajęcie tego miejsca było tam bodajże plecak, kalendarz, zestaw preparatów. A tu chyba jest coś więcej. Cóż tu mamy? Hialgediscus, pokarm z Tropicala. Ze Stulisomą, proszę bardzo. Nie używałem, ale używam oczywiście, jeżeli chodzi o same produkty Tropicala, używam ich od naprawdę ponad 20 lat. Polska firma, więc zawsze ich używałem. Chyba oglądali moje filmy, bo naprawdę przysłali mi pokarm dla rybek dennych. Przyda się na 100%. O! Żel formuła. Pokarm. Oglądałem kilkukrotnie na różnych filmikach, jak się przygotowuje ten pokarm. I powiem szczerze, też się kiedyś zastanawiałem, czy sobie takiego nie kupić, nie spróbować zrobić. No dobra, kiedyś zrobił, przetestujemy. No.
co my tu mamy dalej? Vitality and Color. A, pokarm wybarwiający. Jak najbardziej, będziemy kamić z kalarki. Jeszcze tego nie wrzucałem, ale nabyłem ostatnio kilka skalarków nowych do 700. Film będzie niedługo. Właśnie z takim pięknym skalarem Manu Kapuru. Supervit. Jak najbardziej pokarm mam, który używam. Tu jest drobny. No to w sam raz będzie dla neonków, bo ja mam grubszy trochę granulat dla większych rybek. No i dobra. Mamy kolejne jakieś zapakowane cacko. Jakiś preparacik. Nitrity Active, czyli bakterie. Nie używam. To, ale to wiecie, że ja nie używam i że twierdzę, że nie trzeba. Ale dostałem, przetestujemy sobie kiedyś, użyjemy, poczytamy, co to dokładnie jest. Dobra. Może się przyda. Kolejne zawinionko, kolejny preparat. Interactive i Bactoactive. Żywe kultury bakterii. No dobrze. To jest podobnie jak poprzedni. Ale być może komuś pędzi. No dobra. Tu mamy takie duże, piękne, żółte coś. Wow. Kocyk polarowy. Jestem zdziwiony. Piękny, żółty, polarowy koc. Wszystko z logo Tropicala. No. Kalendarz, tak, to było napisane, że będzie kalendarz. Przyda się na ten nowy rok. Na pewno ładny, duży kalendarz. No i plecak. O, z plecaka też się bardzo cieszę. Fajny, porządny plecak. O, z kieszonkami. Super sprawa. Jeżeli widzicie, całkiem sporo nagród. Dostałem od firmy Tropical. No i cóż, w zasadzie to powiem szczerze, że powinienem podziękować zarówno firmie Tropical, jak i panu Alkowi, że zgłosił mnie do konkursu. Bo wyszło dobrze. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Jak to powtarzałem kiedyś, że w zasadzie historia tej 240 zatoczyła koło, bo moi starzy widzowie pamiętają, że to akwarium zostało przeze mnie wygrane w konkursie na najładniejsze akwarium na YouTubie. Dostałem właśnie z tamtego konkursu to szkło, tą 240. I fajnie, że ta 240 też została laureatem konkursu i została też doceniona i nagrodzona. Także jeszcze raz dziękuję panu Alkowi za to, że zgłosił mnie do konkursu. I jeszcze raz dziękuję firmie Tropical, że no, przyznano mi tą nagrodę specjalną wraz z przeprosinami za zaistniałą sytuację. Mam nadzieję, że na przyszłość firma po prostu wprowadzi jakąś weryfikację tych zdjęć konkursowych, no bo prawda jest taka, że
Każdy może zrobić skina ekranu każdego akwarium i wrzucić go na konkurs. No. Ja się cieszę, jeszcze raz mówię, z tego, że się dobrze wszystko skończyło. Jak widzicie, nagrody trafiły do mnie. Także wszystkim dziękuję. No i dziękuję też wszystkim moim widzom, którzy zaangażowali się w wyjaśnienie tej całej sytuacji i w moim imieniu napisali też do firmy Tropical, dzięki czemu no, skończyło się, jak się skończyło. Także to tyle. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.